mniej ludzi w ogóle. W ogóle mniej ludzi było. Poruszających się po samnikach, na mszach było dużo mniej ludzi. No. Ale jesteście dobrej myśli? Jesteśmy dobrej myśli, tak. Po raz pierwszy gminny sztab? Tak, tak, po raz pierwszy. A to ciekawi jesteście w wyniku, jak to na debiucie będzie. Tak. Aha. A jak reakcje ludzi w ogóle? Powiedzcie, dziewczyny? Pozytywne. Tak, nie spotkaliśmy się nawet z jednym... Z komentarzem. Tak. Tak? Że jesteśmy zadowoleni z tego, że... No robimy coś dobrego wszyscy razem, no więc jakby myślę, że wszyscy to rozumieją. A przynajmniej ci, którzy nie chcą tego rozumieć, to niech po prostu... Nie chcą pomagać, nikt nie przeszkadzają chociaż, Ile puszek poszło w miasto? 9. W gminę właściwie, bo tylko w całej gminie, czy tylko w samikach? 9, my wolontariusze mieliśmy 9, a w sumie stacjonarnych było 5. Dlaczego bierzecie udział w kweście? By pomagać, oczywiste. Ale tak, nie wiem, macie takie przypadki, nie wiem, gdzieś w rodzinie, że trzeba pomagać i tutaj też się jakoś integrujecie z tą ideą orkiestry? To znaczy, jak dajemy komuś dobro, to to dobro w pewnym momencie może do nas wrócić. Aha. Więc lepiej jest pomagać, niż potem być odebranym, żeby ktoś nam zabrał to dobro. To lepiej je przekazać. Rozumiem. Fajnie. A w waszym przypadku? Lubię pomagać. Tak? Tak. Kontakt z ludźmi też dużo daje. Po prostu. A oprócz tej akcji, w jakichś innych akcjach jeszcze bierzecie udział? Ogólnie jesteśmy wolontariuszem szkolnym. Aha. Tak, to w Sannikach. Czyli to nie jest wam obce, działamy. Pomaganie? Tak, nie, nie jest. A w jakiej akcji na przykład jeszcze innej uczestniczyliście? Szlachetna paczka. Aha. Wysyłamy taczki na Kleszy Wschodnie. Wow. Czyli działacie? Tak, staram się. Fantastycznie, fantastycznie. I wszystkie jesteście z Sannik, tutaj z miejscowości? Tak, 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 wszystkie ze szkoły. Podstawowej? Tak, tak. Okej. Fajnie. Dziękuję ślicznie.